I witam, dzień dobry, kłaniam się bardzo, bardzo nisko, Kamil Cebulski z tej strony, jesteśmy z Andrzejem, tutaj za chwilę będziemy rozmawiać, jakie to życie potrafi nam dziwne, najróżniejsze scenariusze pisać. Witam Andrzeju, co tam słychać? Witaj Kamil, słychać bardzo dobrze, słuchaj, znaczy jestem już kilka miesięcy w kraju, a to ważne, więc słychać zupełnie inaczej niż tam za granicą. 13 maja przyleciałem ze Stanów. No właśnie, i sobie tu jestem, a jutro moje panie przyjeżdżają, przylatują, żona, córki, synów mam już tu, reszta rodziny jutro przylatuje. Czyli jesteś podczas życiowej przeprowadzki do kraju? Znaczy, wiesz co, to ja nie wiem, czy to życiowa przeprowadzka. Ja zawsze marzyłem, żeby zrobić coś międzynarodowego i dlatego mi były Stany potrzebne, więc w Stanach zrobiłem, co miałem zrobić, firma się rozwija, no i teraz jestem tu, a to chyba dobrze, bo... No bo trochę teraz na wschód. A czemu na wschód akurat? So, lubię wschód. Ja generalnie od 97 roku jeździłem gdzieś tam Rosja, Ukraina, Łotwa. No i teraz biorąc pod uwagę, że akurat taki mam background biznesowy, że też ze wschodem dość dużo pracowałem, szczególnie w tych korporacjach ubezpieczeniowych, no to tam mnie ciągnie. Lubię wschód, po prostu. Okej, no bo z tego, co tam czytałem w internecie, to twoja kariera to właśnie te korporacje ubezpieczeniowe, finansowe, dosyć duże i dosyć bogata kariera, którą tak trochę zostawiłeś. No tak, dokonałem innego wyboru. To tak mówiąc, tak poprawnie. Nie, wiesz co, to rzeczywiście był wybór, bo ja odchodziłem z firmy w momencie, kiedy osiągałem bardzo dobre rezultaty, jeżeli chodzi o wyniki sprzedażowe. Zawsze byłem odpowiedzialny za dystrybucję, tylko w różnych organizacjach z różnego poziomu za tą dystrybucję odpowiadałem. I rzeczywiście podjąłem decyzję o odejściu, bo zmądrzałem, wiesz, to, że osiągasz... I właśnie tak trochę powiedziałeś wszystkim tym, którzy jeszcze gdzieś tam pracują w korporacji, także, że zmądrzałeś, no. No, to taka półprawda. Jak skończę, to wtedy będzie wiadomo, dlaczego zmądrzałem. Dla jednych korporacja jest ok, dla mnie też była ok, natomiast ja nie potrafiłem sobie życia swojego poukładać. Po prostu. Co z tego, że byłem w korporacji, że byłem w zarządzie gigantycznej firmy światowej, jak tak naprawdę miałem rozwalone życie osobiste i stwierdziłem, że czas już poukładać wszystko, nie tylko sprawy biznesowe. No dobrze, ale to przecież nie można godzić i korporacji, i spraw osobistych, i tak dalej, i tak dalej. Tym bardziej, wiesz, no, tak sobie często młodzież myśli, że oni tam założą firmę po to, żeby, wiesz, mieć więcej czasu i sobie tak móc pracować, kiedy się chce, a potem ich rzeczywistość dopada, pracując po 14 godzin na dobę, nie? To wiesz, to wszystko zależy trochę od organizacji. Ja stoję na stanowisku, że wiesz, że masz pięć fundamentów, takich, które budują twoje życie. I tylko jednym z nich jest biznes. Pozostałe to jakieś sprawy duchowe, to jest rozwój, zdrowie, relacje, więc jest kilka tych obszarów i przynajmniej w moim przypadku tak było. Zawsze byłem menedżerem i to było albo N-1, albo w zarządzie, więc to pochłaniało mnie za bardzo. Trudno było mi inne rzeczy układać. O paru rzeczach po prostu sobie powiedziałem, będę kiedyś myślał, a tak naprawdę to kiedyś to nigdy nie nadchodzi. Albo zaczynasz to robić już, albo to leży w szufladzie. I co? I przyszedł jakiś kryzys, gdzie zacząłeś się nad tym poważnie zastanawiać, zostawiłeś się korporację i co? Wiesz, to nawet nie był kryzys. Ja sobie siedziałem na Radzie Nadzorczej i Rada Nadzorcza z Francuzów mówią mi, ma być tak. A ja mówię, a tak nie będzie, mówię. Ale tak ma być. A ja mówię, ale to strzela w ludzi. Wiesz, jeżeli chodzi o poziom wartości, żeśmy się przestali zgadzać, poszedłem do swojego szefa, do prezesa zarządu, mówię, Maciek, mówię, ja tu nie chcę już być. I po prostu, żeśmy ustalili, odszedłem, odpaliłem swoje biznesy, zacząłem swoją służbę, zacząłem inaczej żyć.
No właśnie, bo oprócz tego, że gdzieś tam swoje biznesy odpaliłeś, jesteś na swoim, to też, no można by powiedzieć, nawróciłeś się? Tak można by to powiedzieć, no bo działasz trochę jako człowiek, który kapelan więzienny, tak można by to nazwać? No to nawet tak się nazywa. Ja normalnie mam, wiesz, mianowanie, jestem kapelanem więziennym. Rzeczywiście, wiesz co, zabrakło mi Boga, po prostu. Stwierdziłem, że tęsknię za Bogiem, tęsknię za spokojem tak naprawdę, który kiedyś miałem z modlitwy. I to był taki moment, kiedy stwierdziłem, jestem dorosłym facetem, czas dokonać dorosłych wyborów. Zacząłem szukać Boga na nowo i rzeczywiście, to można nazwać nawróceniem, takie świadome podejście do wiary, do spraw duchowych, totalna zmiana życia. Zaparkowanie wartości tych, które się wiążą dla mnie z moją wiarą, tak naprawdę w domu. I to jest mega ważne, bo to bardzo normuje codzienne życie. Okej. Okay. No i właśnie na tym chciałem, żebyśmy o tym porozmawiali, bo tak szykując się do rozmowy, zaglądam na twoją stronę, czytam dział o mnie, no i no doczytam, okej, okay, że mówię tylko o tym, co rzeczywiście w praktyce doświadczyłem, no i tak rzeczywiście kierowałeś dużą firmą, jakieś tam biznesy i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie, jeden taki, takie zdanie, w pewnym momencie drastycznie zmieniłem sobie życie. Znaczy, czy zmieniłem swoje życie i ja sobie tak jak myślę, jaki błąd, nie chcę powiedzieć, nie chcę użyć słowa błąd, ale o co chodzi, że nagle człowiek musi drastycznie zmienić swoje życie? To znaczy, że co, szłeś w złym kierunku totalnie i trzeba było drastycznie zmieniać? Ja sobie nie potrafię, i to jest też pytanie, które mi często zadają, tak jakby ludzie uważali, że każdy ma jakiś taki moment, gdzie drastycznie zmienił swoje życie i nagle założył firmę, jest szczęśliwy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, kiedy ja nie potrafię sobie znaleźć żadnego momentu, gdzie zmieniałem życie. Wiesz co, a ja potrafię. U mnie rzeczywiście ten moment nawrócenia jakby był kluczowy, wiesz? To był taki moment, w którym moje życie rzeczywiście się drastycznie zmieniło. Dlaczego słowo drastycznie? No dlatego, że wiesz, że to jest różnica, czy jesteś i żyjesz według zasad, w które wierzysz, czy nie ma tych zasad, żyjesz sobie po prostu według zasad korporacyjnych i innych, tam i sobie funkcjonujesz. Natomiast wiesz, te inne zasady nie porządkowały mi tej sfery osobistej. Ja zaliczyłem rozwód, który tak naprawdę był kiepskim momentem. Wiesz, zauważyłem, z jednej strony wyglądałem jak facet sukcesu, no bo stanowiska i tak dalej, ale z drugiej strony w środku brakowało mi czegoś. I dla mnie to było mega ważne i rzeczywiście to było drastyczne, bo to trzeba było pogodzić z jednej strony te wszystkie rzeczy, które są związane z biznesem, iść tam, gdzie w kierunku, który kochasz, i do tego zbalansować. Dla mnie to była duża różnica. To, co powiedziałeś, to ja rzeczy. Ludzie w korporacjach pracują po kilkanaście godzin, w firmach swoich też pracują po kilkanaście, zależy jak się układają. Natomiast w korporacjach rzeczywiście, wiesz, siedziałem mnóstwo czasu w firmie albo na wylotach, podróże służbowe, różne miejsca, a tu nagle nie, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, żeby być w sobie na tyle silnie zbudowanym, żeby bez względu na to, czy jest cudownie, czy jest kiepsko, po prostu być sobą. I to było mega, mega odkrycie, bo dostrzegłem, wiesz, że sprawy wiary i wartości tych, które są dla mnie ważne, one odegrały gigantyczną rolę, ponieważ wiesz, ja na przykład, dlaczego sobie nie potrafiłem ułożyć życia? No, pewnie dlatego, że wolałem inne atrakcje, pewnie dlatego, że na przykład lubiłem sobie popatrzeć na babki, kobiety. Dokonywałem różnych wyborów, jak każdy, nie? Każdy jakichś wyborów dokonuje. Ja akurat byłem rozrywkowy, tak to można spokojnie powiedzieć. Ale nie rozrywkowy w takim znaczeniu, że wiesz, że piłem, czy coś, czy ćpałem, czy do nosa. Ja tego nigdy nie robiłem. Natomiast rzeczywiście lubiłem imprezy, lubiłem pewne rzeczy, które są związane z kobietami tak naprawdę. I wiesz, i w momencie, kiedy podejmujesz decyzję, że zmieniasz swoje życie, podejmujesz określony system wartości, to żyjesz w zgodzie z tym systemem wartości. I chyba najlepszą puentą jest to, jak
Nieraz moi kumple z tamtych czasów się pytają, ty naprawdę już teraz masz żonę i taki ustatkowany i w ogóle nie myślisz, żeby iść gdzieś na bok, albo nie myślisz o tym czy tamtym? A ja mówię, naprawdę. A ja mówię, no wiesz co, bo to zdradzić kogoś jest bardzo łatwo. Tylko, że w tym momencie to nie chodzi o zdradę kogoś, chodzi o zdradę samego siebie, o zdradę tego, w co wierzysz, o zdradę wartości, którym hołdujesz, a to już nie jest takie nie wiadomo co, to nie jest obojętnie co, bo codziennie rano stajesz przed lustrem i widzisz, że mówisz, że wierzysz w to, czy że żyjesz tym, a żyjesz zupełnie inaczej. Dla mnie to było mega ważne, żeby ta spójność rzeczywiście była i żeby to szczęście, o które mi chodziło, takie powiązane ze spokojem, z rodziną, z biznesem, żeby to było. No i to jest. Czyli udało się wszystko porobić tak, żeby było dobrze. Czyli tak mnie zastanawia, skąd się bierze to, że my, kiedy jesteśmy młodzi, początkujący, tak, to mamy jakiś, nie wiem, sposób na życie, jakąś karierę wymarzoną, dążymy, działamy, a jak się okazuje za te 50 lat, no jest, rzeczywistość okazuje się troszeczkę inna i zmieniamy te swoje wartości. To mnie ciekawi. Jak można było, jak można, może człowiek, ja nie wiem, tak zarządzać swoją karierą, czy w ogóle życiem, że dochodzi do jakiegoś momentu, który mówi, że nie, wszystko trzeba do przeróbki zrobić. Wiesz co, to nie jest nic nowego. To Twain nawet kiedyś o tym pisał, ja to zdecydowanie wziąłem od niego. On mówi, że wiesz, dwie daty są ważne w życiu. Pierwsza to jest narodzina, druga to wtedy, kiedy wiesz, po co się urodziłeś. I wiesz, i ta druga data jest w bardzo różnych okresach poznawana. Wiesz, ja skończyłem studia prawnicze. Na studiach prawniczych byłem przekonany, że ja byłem najlepszym prawnikiem na świecie. Nawet zdałem na aplikację sądową i stwierdziłem, że to nie dla mnie. Poszedłem przepracować jako, wiesz, jako zwykły przedstawiciel handlowy. Coś innego mnie zaczęło kręcić. Mówienie do ludzi tak naprawdę u mnie pojawiło się w 2001 roku w taki specyficzny sposób. Stałem jako agent ubezpieczeniowy, słuchaj, na sali pełnej ludzi i wiedziałem, że przyjdzie jakiś ktoś z zarządu. I on stanął i mówił. Ja nic nie pamiętam, co on powiedział, ale pamiętam, że go wszyscy słuchali. Ja sobie wtedy tak zakodowałem, że ja muszę tak mówić jak on, żeby mnie wszyscy słuchali. Słuchaj, no i tak naprawdę ktoś by powiedział, że samo sprawdzająca się przepowiednia. Rzeczywiście, no ileś lat później ja byłem w zarządzie spółki i mnie słuchali. I wtedy sobie zdałem sprawę, że chcę, żeby mnie słuchali ludzie nie dlatego, że muszą, tylko dlatego, że chcą. I doszedłem tam, gdzie jestem. Okej. No dobra. Mamy jakiś taki wstęp, już mieliśmy jakąś dyskusję, ale żeby tak trochę tradycji stało się zadość, to cofnijmy się w czasie. Masz 18 lat, kończysz liceum, masz tą maturę i co? Już wiedziałeś, że tak, ubezpieczenia, finanse, no powiedziałeś, że poszedłeś na prawo. Co wtedy w ogóle wiedziałeś o życiu i jak siebie rysowałeś w przyszłości? Słuchaj, ja siebie, to w wieku 18 lat ja miałem jedną rzecz, której się trzymałem i to był sport. Miałem wybitne osiągnięcia w sporcie, bo w szóstej klasie miałem trzeci wynik w Polsce w wielobojach w swojej kategorii wiekowej, a też z mojej miejscowości pochodzę, 18 tysięcy ludzi, wiesz, no to... Że się okaże, że tak, sąsiadami jesteśmy. I wiesz, i tak naprawdę lekką atletykę kochałem. Zresztą ten moment był dla mnie kluczowy w wieku dziecięcym, bo jak przeglądałeś czy słuchałeś, no to pewnie wiesz, że pochodzę z rodziny trudnej. Ojciec był alkoholikiem, siedział w więzieniu, tyle. No tak to wyglądało. I teraz, wiesz, w takiej małej miejscowości to ludzie patrzą na ciebie i mówią, syn tego bandyta, albo syn tego łobuza, albo syn tego alkoholika. Więc nikt cię nie ruszał na ulicy. Wiesz co, tak, ale w szkole patrzyli na mnie jak na przegranego. A to, że stanąłem na bieżni i zrobiłem wynik, to powiem ci, to był moment, kiedy powiedziałem tym wszystkim, mam was w dupie.
Ja nie jestem synem pijaka, alkoholika czy bandyty, jestem sportowcem. Wiesz, i to była taka myśl, której się uchwyciłem i to mi dawało niesamowity ogień, bo nagle stało się wszystko proste. Nagle zacząłem myśleć, no skoro w sporcie osiągnąłem sukces, no to mogę wszędzie osiągnąć ten sukces, tylko trzeba zasuwać. No dobra, poszedłem ale do szkoły średniej tylko dlatego... To czemu nie występ na olimpiadzie, tylko studia w prawie? A no właśnie, no widzisz, dobrze drążysz. Słuchaj, wtedy właśnie, kiedy zdobyłem ten wynik, to były wojewódzkie zawody, byłem pierwszy, a trzeci wynik w Polsce był. Wygrałem z chłopakiem, który do Atlanty poleciał. Na olimpiadę właśnie. I teraz już ci mówię czemu. No bo z drugiej strony była mama, którą kochałem, nie? I ja kochałem lekką atletykę i mamę, ale za mamę czułem się odpowiedzialny. I to było tak, że w ósmej klasie w podstawówce przyjechali z Włocławka i powiedzieli, proszę pana, powiedzieli: Andrzej, wybierz sobie szkołę, jaką chcesz we Włocławku, będziesz grał w klubie, będziemy ci płacili za internat, będziemy ci płacili, wiesz, ja już jako kilkunastoletni chłopak dostawałem pieniądze za to, że byłem niezły w sporcie. Jak będzie trzeba, to będziemy ci płacili korepetycje, jak nie będziesz dawał rady. No i wiesz, i Włocławek był bliżej niż to, gdzie chciałem iść. Ja chciałem iść do liceum Kusocińskiego do Bydgoszczy na lekką atletykę i ze względu na to, że po prostu mamę miałem bliżej, stwierdziłem, idę do Włocławka. No i do teraz, słuchaj, wiem, że z marzeń nie wolno rezygnować, bo cały czas ta lekka atletyka, wiesz, we mnie siedzi. Cały czas mnie kręci. Czyli jesteś, i uwielbiam. Czyli za dzieciaka raczej sportowy byłeś, a nie już nie kombinowałeś, jak zbudować naszą klasę, czy Facebooka, czy cokolwiek innego. To skąd, okej, potem studia prawnicze, skąd zatem takie, no nie wiem, umiejętność sprawdzenia się w zarządzie dużej spółki? No bo to tak, wiesz, sport, biznes, to takie, to wiesz... Nie, no to bardzo zbieżne jest. No słuchaj, ja... no jak to jak? Wiesz, sport uczy pokory, uczy tego, że nie zawsze wygrywasz. Uczy tego, że żeby mieć wynik, musisz zapieprzać, po prostu. Sport tego wszystkiego uczy. Teraz jeżeli to przełożysz na biznes, to dokładnie biznes cię tego samego nauczy. Nie, nie zawsze osiągasz rezultat, który byś chciał. Często musisz po prostu zasuwać, wypracować. W sporcie musisz zaplanować treningi, w biznesie musisz zaplanować plany roczne, inne rzeczy. I to, co wiesz, sport daje, to daje taki, wiesz, napęd. Daje napęd i daje wiarę, że możesz. I ja się śmieję, bo zadałeś mi pytanie takie, jak kilka lat temu, nie wiem, czy to jak byłem w PZU, czy że jak byłem w AXA, z Pulsu Biznesu się mnie spytali, dlaczego pan doszedł tu, gdzie doszedł. A ja im odpowiedziałem: ze względu na sport, bo sport mnie po prostu nauczył określonych rzeczy. Ja uważam, że dzięki temu, że właśnie zetknąłem się ze sportem, skończyłem studia prawnicze, bo ja po prostu, wiesz, kołek w zęby i jedziesz. To nie ma, że tamto, że masz wolne. Musisz, to musisz. Czyli co? Poczekaj. Znalazłeś pracę w ubezpieczeniach, kazali ci dzwonić za klientami, to ty no po prostu wziąłeś i zacząłeś dzwonić, a nie tak jak inni się zastanawiać? Czy o co, kaman? No bo wiem, no nie zostaje się w zarządzie dużej firmy ubezpieczeniowej, tak wiesz, tak. Wiesz co, dokładnie tak jak powiedziałem, powiem ci więcej. Zadzwoniłem, mój brat kilka lat, kuzyn dokładnie z Gdańska, kilka lat dłuższy staż miał w ubezpieczeniach. Jak ja zastanawiałem się, czy wejść do ubezpieczeń, to zadzwoniłem do niego i mówię: Tomek, oni mówią, że tak, że zrobisz tyle i tyle telefonów, to z tego będzie tyle i tyle spotkań i z tego będziesz miał tyle i tyle sprzedaży, jak jesteś przeciętny. Ja mówię: powiedz mi, czy to jest możliwe. A Tomek mówi do mnie: no wiesz, to no, możliwe, ale nikt tak nie robi. A ja to zrobiłem, wiesz, i okazało się, że to działa. Okazało się, że wystarczy robić parę rzeczy więcej i nagle twoje wyniki idą wcale że tak powiem, proporcjonalnie, tylko tak naprawdę dużo szybciej niż proporcjonalnie wzrastają. Inni sprzedawali, prosty przykład, ludzie sprzedawali dwie polisy miesięcznie, ja sprzedawałem 12.
No to nie. Czyli Robiąc to pracowałeś samo, sześć. tylko częściej. Ale no to dobrze, tylko 6 razy częściej, nie? Inni mieli na przykład życie rodzinne, a ty sobie siedziałeś na telefonie i jeszcze o 24 dzwoniłeś do tych, co mieszkają w Japonii, bo akurat u nich wtedy jest Nie. dzień. Wiesz co, nie. Ludzie myślą, że sprzedaż polega na tym, że ty musisz buty zagrzeć. Sprzedaż polega na myśleniu. Jeżeli myślisz, wiesz, ja mógłbym siedzieć i tydzień czasu, nie? I mógłbym wydzwaniać, nie wiem, do studentów albo do osób, powiedzmy, którzy są w domach spokojnej starości, tylko że nie są to moi klienci, więc musisz mądrze działać w sprzedaży, czy rzeczywiście profil swojego klienta ustalić tak, jak powinno być. Od samego początku, jeżeli, że tak powiem, sprzedaż zaczyna się w głowie, a nie już na spotkaniu, no to w pewnym momencie dochodzisz do poziomu zamknięcia sprzedaży nie na poziomie 10%, tylko 70 albo 80%. Po prostu inaczej to robisz. Okej, czyli pierwszy warunek, no to zaczynałeś gdzieś tam od dołu i wykazywałeś się dużą, dużą skutecznością. Jakkolwiek byś nie działał, no po prostu miałeś wynik. I co? I wtedy ktoś tam cię zauważył i powiedział, ty, bo ty masz takie dobre wyniki, weźże tym innym powiedz, żeby też mieli takie, czy jak? No, mniej więcej, wiesz co, bo to jak robisz wyniki, to oni ci mówią, może żebyś został menadżerem, nie? I to jest największy błąd, No właśnie, tak jak się ludzie, zastanawiam, bo wtedy już nie jak masz ludzie tego zwykle. najlepszego sprzedawcy, prawda? No to jedno, a drugie, wiesz, nie każdy sprzedawca jest dobrym menedżerem. U mnie się akurat sprawdziło, u mnie powiedzieli, buduj zespół. I wiesz, i tutaj było pierwsze zderzenie z rzeczywistością. No bo mówią, buduj zespół. No to ja buduję, nie? No to jak budujesz? No budujesz w oparciu o swoje doświadczenia. A doświadczenia miałem takie, że trzeba zasuwać, żebym tych ludzi zaorał, bo to nie każdy jest gotowy na taką pracę. I to był mój pierwszy błąd menedżerski, kiedy poszedłem, znaczy nie pierwszy, ale w ubezpieczeniach pierwszy, przy wdrażaniu ludzi, przy budowaniu zespołu. Wiesz, jak chodziłem z ludźmi i widziałem, że oni sobie nie dają rady, ja wtedy przejmowałem temat i zamykałem. I po spotkaniu taki zadowolony mówię, jak? A ludzie mówili, super, ja tak nigdy nie będę potrafił. No i to był ten moment, kiedy sobie zdałem sprawę, wiesz, że ja ludzi zamykam, że ich nie rozwijam. I później poszedłem inaczej. Oni robili ileś spotkań, i teraz, jak zrobił ileś spotkań, jak dostał feedback taki konstruktywny, to on wiedział, że robi pewne rzeczy dobrze. I to była podstawa do tego, żeby budował swój sposób sprzedaży. I dopiero na piątym, szóstym spotkaniu ja pokazywałem, jak sprzedaję. I on wtedy brał sobie coś ode mnie, ale już wiedział, że on buduje swój model, a nie próbuje skopiować Cichockiego. To jest największy problem menedżerów, kiedy próbują porobić klony z siebie, a tego się nie da. Sprzedaż musi być autentyczna, i tyle. No i później tak krok po kroku i doszedłem tam, gdzie doszedłem. I wtedy po iluś latach tych ciężkiej pracy, wykazywania się, charówy, jak to powiedziałeś, że ci sportowcy to wiedzą, ile potu trzeba zrobić, nagle doszedłeś do wniosku, tak trochę w tym dowcipie z Jasiem, który tam, pani się pyta Jasia w szkole, kim by chciał być w przyszłości, Jasiu mówi, że Menelem. I no to okej, no i po 50 latach na najwyższym wieżowcu w Warszawie, na wielkim apartamencie jest zabity Jasiu, popełnił samobójstwo, jako najbogatszy człowiek w Polsce właśnie awansował i znaleziono przy nim kartkę i gdzie popełniłem błąd, tak? Czyli gdzieś harowałeś i nagle powiedziałeś, nie, to nie ten kurs. Nie ten kurs i nie szkoda ci tych 100 lat charówy? No nie, no bo przecież ta charrua mi daje określone profity cały czas. Zobacz, w Stanach Zjednoczonych doradzam firmom ubezpieczeniowym. We wrześniu rozpoczynam współpracę na Ukrainę z firmą ubezpieczeniową. We wrześniu rozpoczynam z Łotwą i Estonią. Przepraszam, z Łotwą i Litwą. Współpracę również z firmami ubezpieczeniowymi. Buduję cały czas, no nie zbudowałem, tylko cały czas buduję swoją firmę, która czasami ma wzloty, czasami ma doły, jak to w biznesie. Więc ta wiedza, którą dostałem, ona mi bardzo jest potrzebna i bardzo mi dobrze płaci.
Czyli ciągle działasz w ubezpieczeniach, nie tak, że zostawiłeś tą karierę na rzecz, no nie wiem, przemawiania czy bycia pastorem, tak? Kapelanem. Wiesz co, Kapelanem. cały czas współpracuję, no bo ja mam firmę konsultingowo-szkoleniową, więc no i coaching, mentoring, jakby te rzeczy, więc jakby w tych obszarach się poruszam. No i teraz to jest ta rzecz, no, mam szkolenie, no ale mam też projekty konsultingowe, które prowadzę dla firm z mojego średniego biznesu, no albo dla dużej korporacji, więc cały czas jestem jakby w biznesie. Okej, czyli nie wycofałeś się jak tak całkiem zupełnie i 180 stopni w biznesie, to tak, tylko takim trochę innym. Jednak chyba no, dobrze trafiłeś i nie miałeś jakiegoś takiego super drastycznego zmiany kierunku. Więc to dobrze trafiłem, no bo zobacz, robię to, co mnie kręci, to po pierwsze. Więc to jest mega ważne. Druga sprawa jest taka, że wiedza, którą dostałem, bardzo mi pomaga, więc biznesowo jest to ok. Tak naprawdę chcę być w Stanach, to jestem w Stanach, chcę być na Ukrainie, to jestem na Ukrainie. To jest też fajne. Więc jest pewna taka, wiesz, swoboda decyzyjna. Ale oczywiście to jest wszystko ukierunkowane, nie? No to nie jest tak, że to jest bez planu. No, jak robiłem strategię rozwoju swojej firmy, no to takie kierunki były. W tej strategii są jeszcze Chiny i Indie, więc jeszcze mam co robić. Czyli marzy ci się taka trochę kariera światowa jeszcze ciągle, takie życie na obrotach. Tak, zdecydowanie. To znaczy, słuchaj, to mnie kręci. Ja to uwielbiam, lubię mówić do ludzi, ale właśnie dlatego używam często sformułowań, że jestem praktykiem. Nawet jak wiesz, jak szukasz tam na Facebooku, to praktyk życia i biznesu, wiesz co, bo ja uważam, że ludziom jak coś dajesz, to musi być prawdziwe, nie? To nie może być fikcja. To nie może być, że ktoś sobie przeczytał z książki i mówi, jestem wielkim coachem, wielkim trenerem, wielkim kimś tam, a tak naprawdę kredki z plecaka mu wypadają, bo jest młody, bo jeszcze tego nie przeżył, jeszcze nic z tym nie zrobił, a już jest mistrzem. Mnie życie nauczyło tej pokory, bo naprawdę nauczyło mnie i tak naprawdę, wiesz, prawdę o przywództwie ja się dowiedziałem w więzieniach. Nie w tymże korporacji. Wiesz, bo jak ja jako kapelan, no to znowu, ja lubię ciężkie przypadki, czyli ja tak nie biegam po ulicy, tylko ja chodzę do więzień. Ja chrzczę ludzi w więzieniach, więźniów. No i powstała taka misja, Mission for Freedom International. To jest taka misja, która zrzesza różne osoby, wiesz. I ja jestem szefem tej misji, no ale w tej misji większość ludzi to są ludzie z więzień, którzy ze mną służą. I oni służą nie dlatego, że muszą, nie dlatego, że im ktoś kazał, tylko dlatego, że chcą. A jeszcze są niektórzy z nich tacy, którzy mówią, słuchaj, ja nigdy nikogo nad sobą nie miałem, bo są ludzie, którzy byli w grupach przestępczych, nie tylko w Polsce, ale na Ukrainie albo gdzieś tam. I wiesz, i tak naprawdę prawdę o przywództwie, o tym, jakim ty jesteś liderem, dowiadujesz się dopiero wtedy, kiedy prowadzisz organizację non-profit, i potrafisz tych ludzi zobaczyć i rzeczywiście zintegrować ich wokół jakiejś wspólnej wizji. A czemu akurat non-profit? Że co, że trudniej wtedy być przywódcą niż normalnie budując drużynę taką biznesową? Wiesz co, no zdecydowanie trudniej, no bo w drużynie biznesowej ktoś zawsze płaci. Nie? Zresztą jakbyś sobie, że tak powiem, spojrzał na różne poziomy leadershipu, no to na tym pierwszym poziomie jest tak, że jeżeli to jest zwykły układ korporacyjny, no to przychodzisz, zostajesz szefem i no, zostajesz szefem dlatego, że dostałeś papier taki, nie? Ale ludzie patrzą na ciebie i dokładnie tak samo cię widzą. No przyszedł jakiś nowy gościu. Oni są, bo muszą, słuchają cię, ale dopiero później są z tobą, bo widzą, że ty coś robisz, dopiero później zaczynają cię szanować, a jeszcze później są z tobą ze względu na to, kim jesteś. Jest to jakaś droga i jest zawsze ten element finansowy. Natomiast w organizacjach non-profit
wiesz, to ludziom się nie płaci. No, ja nie mówię, że w każdej organizacji, no bo oczywiście są organizacje non-profit, gdzie ludzie dostają pieniądze normalnie, funkcjonują na etatach i to są organizacje non-profit. To jakby być może za wąsko powiedziałem. Natomiast w tej organizacji, o której ja mówię, czyli tam, gdzie nie ma przepływu pieniądza, nie ma czegoś, że ktoś robi coś dlatego, że dostaje jakieś pieniądze, tylko to są ludzie, którzy przychodzą, bo ciebie kupili tak, ludzie, którzy kupili ciebie właśnie i chcą z tobą realizować określone cele. Nie dlatego, że im płacisz, tylko dlatego, że to wszystko jest spójne, to wszystko idzie w jakimś kierunku, to wszystko jest zgodne z ich systemem wartości, więc to jest ileś rzeczy, które wpływają na to, że no, to idzie do przodu. I do tego musi być lider. No tak, ale powiedziałeś, że tego przywództwa dopiero w tych więzieniu nauczyłeś, a do więzienia zacząłeś chodzić już no po tych dużych sukcesach w korporacji. No Może tak, wiesz co, było ale odwrotnie. Masz rację, natomiast powiem ci tak. W korporacji ja byłem skuteczny, po prostu. Ja byłem skutecznym liderem. Już w AXA rzeczywiście było fajnie, nie? Bo ludzie szli za mną. Natomiast wiesz, lider to może być albo zamordystą. Wiesz, Hitler był liderem, nie? Stalin też był liderem. Jan Paweł II też był liderem. Co ci próbuję powiedzieć, że są różne style przywództwa. I tak naprawdę tych różnych stylów przywództwa uczysz się. Czy to afiliacyjne, czy dyktatorskie, czy demokratyczne. Nie ma znaczenia. Uczysz się tego. Uczysz się tego w praktyce. Później uczysz się, że tak naprawdę w leadershipie chodzi o to, żeby służyć innym. Później uczysz się do tego, że to nie ty jesteś najważniejszy, że to nie ty masz być koronowaną głową, tylko firma ma być koronowaną głową albo organizacja. Więc to wszystko musisz, że tak powiem, przećwiczyć. Zobaczyć, jak to rzeczywiście działa. I teraz, wiesz, na każdym z tych etapów mojego rozwoju zawodowego ja byłem liderem. Natomiast poziom tego leadershipu jakby cały czas się rozwija, cały czas wchodzę na wyższe poziomy i tak naprawdę doszły kolejne elementy. Właśnie doszły dzięki służbie na przykład, dzięki temu, że pewne rzeczy się zadziały, dostrzegłem kolejne jakieś kolory leadershipu, o tak można powiedzieć. Kolory? To znaczy? To znaczy, że wiesz co, że nie kończy się na tym, że wiele osób myśli, że jesteś liderem wtedy, kiedy rzeczywiście jesteś u góry i realizujesz wyniki i ludzie są z tobą. No tak, ale to można robić i mieć określony sposób myślenia. I to tylko oznacza, że jesteś skuteczny. Tyle. Skuteczność jest potrzebna w biznesie, pewnie. Natomiast w momencie, kiedy wchodzisz na taki poziom, gdzie widzisz coś więcej, czyli widzisz, że na przykład, że to nie ty jesteś najważniejszy. Często liderzy lubią myśleć o sobie w taki sposób, przecież ja jak z tej firmy odejdę, to ona się rozleci. I bardzo często tak jest, że szef sprzedaży czy szef kogoś jest w firmie, odchodzi i nagle jeszcze do tego zabiera połowę swojego składu z firmy, tak jak to by była jego własność. No to jest przecież błąd w przywództwie. To nie jest przywództwo. Wiesz, prawdziwe przywództwo powoduje, że ludzie są w firmie, bo uważają, że to firma jest tą królową, tak? To ona jest ukoronowana, a nie osoba. Oni się skupiają wokół określonej firmy. Powiem ci dlaczego, bo taki lider może wyjść na ulicę i może go tramwaj rozjechać. I co wtedy? Jak on był taki najważniejszy i taki cudowny i wspaniały i nagle co, tramwaj go rozjechał i wszyscy co, amba? No nie, jeżeli budujesz zespół i budujesz organizację wokół nie tylko osób, ale przede wszystkim jakichś wartości, celów, określonych zachowań, jakiegoś kodeksu honorowego, no parę rzeczy jest takich, czy konstytucji wewnętrznej, które budujesz. Kiedy budujesz tą kulturę organizacyjną, taką, która odpowiada rzeczywiście i misji, i wizji, no to wtedy to działa. To wtedy to działa. A tak, wiesz, no rzeczywiście, tak można powiedzieć, że jesteś skutecznym menedżerem. Okej, i tutaj
I tutaj widzę już takich kilka uwag do przedsiębiorców, takich, no nie chcę powiedzieć początkujących, ale po prostu na pewnym etapie swojego życia, którzy mają taki dosyć duży problem z przestawieniem się. No bo kiedy rozpoczynamy firmę, no to ważne są umiejętności twarde, typu, no nie wiem, programujesz, no to zakładasz firmę od programowania i tak dalej. Dopiero gdzieś później zatrudniasz pierwszego pracownika, drugiego, musisz z nimi rozmawiać, musisz im tłumaczyć, nie załatwiać za nich tak jak ty, tak. Dowiadujesz się, że są jakieś leadershipy, jakieś strategie, jakieś procedury i strasznie trudno tym młodym osobom, które gdzieś tam marzą o karierze, przestawić się z takiej pracy, załóżmy programisty, na pracę gadacza, bo mi liderowanie, czy tam gdzieś no, jakieś takie wyższe stopnie w zarządzaniu, to się zawsze kojarzą z gadaniem, bo ja miałem potężne wyrzuty sumienia, że firma rosła 10, 20, 25 osób, ale tylko ja wstaję rano, jadę do jednego biura, gadam z jednym, gadam z drugim, sprawdzam, co trzeci zrobił, czy zrobił tam, mamy jakieś spotkanie, odbiór jakiejś pracy, tu gadam, z tamtym gadam, wracam do domu późno i nie mogę sobie siąść przy komputerze i zacząć klepać kod po prostu, to, że wtedy bym czuł, że rzeczywiście ta praca zrobiona, a ja tylko tak ciągle jeździłem i gadałem, i gadałem, i gadałem, i czułem się taki, że nie wnoszę nic wartościowego. I to było straszne. Też tak Wiesz miałeś? co? Wiesz co, w ogóle obserwuję to, jak pracuję z małym średnim biznesem, że głównym hamulcem w rozwoju firmy niestety są właściciele. To jest największy hamulec. I ten hamulec wiąże się z tym, nie że oni źle chcą, oni kochają, właśnie to, że oni kochają tą firmę, oni traktują ją tak naprawdę jak swoje dziecko, to bardzo często powoduje, że trudno jest im oddać kawałek tej firmy komuś. Nawet jak szukają sobie menadżera, czy general menadżera, czy tam jakiegoś innego magika, to oni myślą tak: no przecież ja tą firmę zbudowałem, ta firma dzięki mnie osiągnęła takie rezultaty. Nie będzie tu jakiś gość mi mówił, jak to ma być. On musi realizować moją strategię. I zarządzają tak naprawdę bardzo często z tylnego siedzenia. Menedżer jest pozbawiony podstawowego swojego obszaru, czyli podejmowania decyzji, rekrutowania i wywalania ludzi, tak naprawdę. I to się dzieje właśnie w małych, średnich biznesach. Przecież biznesy się zwykle szybciej rozwijają niż ludzie, bo rynek jest dynamiczny, rynek robi niezwykłe rzeczy i teraz, wiesz, jak nie położysz odpowiedniego nacisku na to, żeby się rozwijać, to nie nadążasz za tym. No a jeszcze jak jesteś właścicielem firmy, który chce odpowiadać, nie wiem, za produkcję, za sprzedaż, za wszystko, wszędzie wetknąć swoje 3 grosze, no to wtedy jest kłopot. Dlatego ja zawsze mówię tak, że jeżeli lider jest na poziomie 7, na przykład masz 10 skalę 10 do 10, jeżeli lider jest na poziomie 7, to organizacja nigdy nie będzie wyżej niż poziom 6. Bo to lider jest tym, który ogranicza albo nadaje pęd. I teraz można podbijać w górę, jeżeli liderów się kreuje, jeżeli się ich rozwija, jeżeli oni są chętni, jeżeli mają pewne, że tak powiem, spektrum możliwości podejmowania decyzji i wyboru tak naprawdę tego, co wdrażać, co nie wdrażać. Są różne narzędzia. No i delegują swoje uprawnienia. No, nie da rady zbudować wielkiej firmy samemu. Czyli tak z obserwacji widzisz, że delegujmy te uprawnienia wcześniej. Tak, Tak, taka tak. ogólna zasada oczywiście nie tyczy się każdego i tak dalej, ale No. w iluś tam przypadkach na 10 no dużo łatwiej założyć, że deleguj, znaczy pozwalaj ludziom podejmować decyzje. No ale jeżeli ci ludzie no nie są takimi super hardkorami jak my na siódemce, tylko oni są na czwórce i to co mamy im dać podjąć decyzję, no to przecież no, nasza organizacja będzie wtedy czwórka, a nie szóstka. No, wiesz, to znaczy to jest tak, że jeżeli jesteś świadomy tego, że chcesz rozwijać firmę i wiesz, gdzie chcesz dojść,
no to przygotowujesz plan sukcesji. Jeżeli masz nawet kogoś na poziomie 4, a chcesz, żeby był na poziomie 7 czy 8, no to właśnie w tym planie sukcesji go rozwijasz, tak? Dajesz mu kogoś, dajesz mu jakiegoś challengera, który go rozwija, który z nim pracuje i on wchodzi, zyskujesz lojalnego człowieka. No możesz zrobić też coś innego. Możesz wyrekrutować kogoś, kto jest na poziomie 7, w zależności od tego, jakie decyzje podejmują właściciele firm. No ale to tak się dzieje, tak? Czasami kupujesz jakiegoś właśnie menedżera z innej organizacji po to, żeby kupić go od razu z rynkiem. To wszystko zależy od tego, jaka jest strategia firmy. Jasna sprawa. Okej, czy masz jakieś inne jeszcze takie przemyślenia odnośnie takich błędów, może niekoniecznie błędów, bo to trudno nazwać błąd, ale jakieś takie no, nie do końca dobrze przemyślane metody zarządzania taką małą firmą. Co byś powiedział takiemu człowiekowi, który, no nie wiem, urósł bardzo szybko do 5-10 osób w zespole, ale dalej to już idzie jak krew z nosa? Wiesz co, no, na pewno przeanalizowałby model biznesowy, nie? Bo ludzie nie przywiązują w ogóle wagi do tego, jak model biznesowy wygląda i traktują to jako coś stałego. A jednak rynek wymusza pewne rzeczy, wiesz, Lego, jak wystartowało dawno, dawno temu, no to nie miało konkurencji, robiło klocki i wszyscy się cieszyli, nie? I sprzedawali, no ale później nagle zaczęły się pojawiać inne zabawki, które już były konkurencją. No to Lego sobie wpadło na pomysł, to będę kupowała całe na przykład jakieś tam prawa do filmów i będę całe kolekcje robiła. No i robili, nie? Gwiezdne Wojny i inne rzeczy. No ale za chwilę pojawiły ci się te wszystkie Spidermany, jakieś tam inne magiki, którzy, wiesz, też są figurkami. No i znowu konkurencja. No to Lego znowu spojrzało, nie? Wprowadziło tak zwaną strategię długiego ogona, gdzie wyszło do swoich ludzi, do pasjonatów Lego i mówią, stwórzcie swoje kolekcje. I to już był strzał w dychę, bo tego nikt nie podrobi. A poza tym mają od razu rynek zbytu, bo ktoś, kto zbuduje, ty byś sobie stworzył swoją kolekcję, no to weźmiesz dla siebie, weźmiesz kilka rzeczy, kupisz na prezenty, pochwalisz się, robisz reklamę. Więc wiesz, no to jest praca z modelem biznesowym. Często właśnie w małym, średnim biznesie nie robi się update'u modelu biznesowego, to jest pierwsza sprawa. Bardzo często nie robi się absolutnie budżetowania. Wiesz, w korporacji mnie na przykład nauczyły tego, że w sierpniu siadam do budżetowania, teraz w sierpniu siadam do tego, żeby zrobić budżet na 2021. Nie w styczniu 2021. A firmy tak nie myślą. I teraz połączenie doświadczeń z dużych firm i przeniesienie ich do małych organizacji daje niezwykłe rezultaty. Dlatego, że w dużych firmach proces decyzyjny jest długi. Modele są fajne, ale proces decyzyjny jest długi, bo to ci musi akcjonariusz z Francji odpowiedzieć albo skądś tam i wiesz, a to zarząd, a to rada nadzorcza, a te metody, jeżeli potrafisz zaimplementować w małym, średnim biznesie, no to wtedy jest petarda, bo w małym, średnim biznesie decyzję możesz mieć od razu. I właśnie szybkość decyzji połączona z właściwym modelem jakby wdrażania określonych rozwiązań daje fajne rezultaty. Czyli zastanowić się nad modelem po pewnym już okresie wzrostu, jeżeli dalej nie idziemy, to my pomyśleć nad jakąś zmianą jakiegoś, żeby się, nie wiem, łatwiej dało zeskalować, czy cokolwiek innego. To ciekawa uwaga. Wiesz, dużo jest takich uwag, takich, wiesz, tematów związanych z moim biznesem. Często, wiesz, firmy mają kłopot z tym, że są trochę niewolnikami na przykład głównego technologa, nie? Albo sprzedawców i trudno jest sprzedawcom podbić plany, bo się boją, że odejdą. No tak naprawdę trzeba wprowadzić inny model obsługi. Znowu to jest związane z modelem biznesowym. Wiesz, jeżeli firmy żyją w takiej błogiej radości, ale tym samym nieświadomości, że muszą utrzymać kontakt z klientem nie tylko poprzez sprzedawcę. Nie tylko poprzez sprzedawcę. Słuchaj, ja zarządzam sprzedażą, wiem co mówię. Dlatego, że sprzedawca jak odchodzi, to odchodzi z klientami. Dlaczego? No właśnie dlatego, że nikt inny go nie trzyma. Więc
powinno się budować w organizacjach takie modele back-office'owe, czy zdalne, czy inne, które pozwalają na kontakt bezpośredni z organizacją, nie tylko przez sprzedawcę. Więc to, wiesz, piękne w małym i średnim biznesie jest to, że to są naprawdę takie żywe organizmy zwrotne, bo duże korporacje są mało zwrotne. I teraz łatwo jest, jeżeli przekona się właściciela, powiedzmy, do pewnych rozwiązań i się to wdroży, to bardzo szybko widać efekty. I nie jest to związane z jakimiś dziwnymi biurokracjami, tylko jest to po prostu związane z decyzją. Decyzja, czyli no ale co, małe firmy są decyzyjne, no ale jak małe firmy zrobią się duże, no to stracą tą decyzyjność, więc być może nie jest ta decyzyjność najważniejsza. Ta decyzyjność jest ważna. Znaczy, to ja nie mówię, że decyzyjność jest najważniejsza. Ważnych jest ileś elementów. Jak się stanie mała firma dużą firmą, no to wiesz, to wtedy przecież mnóstwo firm jest dużych, które kiedyś były małymi. No to wtedy trzeba pobudzać, wlewać entuzjazm. No wlewasz entuzjazm bardzo często tak zwanymi poprzez zarządzanie startupowe, czyli projekty, które budujesz, nakręcają, bo to jest zawsze coś nowego. Zresztą każdy przedsiębiorca, jak sobie przypomina czas, kiedy zaczynał, budował, poszedł, założył tą działalność czy spółkę, to naładowany po prostu mógł przenosić góry, nie? A później szara codzienność. No i właśnie po to się robi jakieś projekty, startupy, po to, żeby dać takiego kopniaka. Więc wiesz, no, dużo tak naprawdę jest możliwości pobudzenia organizacji. Private bankingowe organizacje, w zasadzie bankingowe w Szwajcarii, to przecież kiedyś były molochy, nie? I to było bardzo stabilne do momentu, kiedy dane nie wyciekły, i wtedy sobie zaczęli myśleć, a może by to tak podzielić, może zrobić oddzielnie butiki produktowe, może coś tam. No i to zagrało. A może oddzielnie byśmy zrobili taki bank, gdzie nie mielibyśmy żadnego komputera, tylko wszystko byłoby zapisywane jak w XVIII wieku w jednej wielkiej księdze, którą ma każdy klient, która jest zdeponowana w sejfie i tak dalej, i tak dalej. I za taką usługę $25,000 rocznie się kosztuje i nagle klienci widzą wartość w tym, żeby banking prowadzić w sposób ze średniowiecza, bo jednak był lepszy niż te elektroniczne nasze z pewnych różnych dziwnych względów. Nie wyciekają tak. Tak, właśnie. Wtedy tak łatwo te dane nie wyciekają. Tutaj gościliśmy w zamku księcia Liechtensteinu, który właśnie też jest właścicielem banku i z jego banku też różne takie rzeczy wyciekły i właśnie po tej wpadce, z której bardzo zresztą dobrze wyszedł, bo z własnych pieniędzy zwrócił te pieniądze klientów, które gdzieś tam państwo niemieckie chciało jako podatki, no ale wprowadził usługę właśnie księgowania średniowiecznego. Więc taka nisza. Zmienił model trochę. Dokładnie, zmienił model. A jak to rynek nam podsuwa, w jakim kierunku modele miały iść. Okej. Czyli ty też tak do pewnego momentu, no już zostawmy ten biznes, wróćmy do życia. Działałeś w jednym modelu, a po tej dosyć dużej zmianie działasz trochę w drugim modelu. I co zakłada ten twój drugi model? Gdzie będzie Andrzej za te 5-10 lat? Jednak ta działalność charytatywna, nie wiem, przemawiania, czy jednak ten wielki biznes ubezpieczeniowy, światowy? Jest to biznes, ale służba cały czas. Moje życie się składa z trzech części. Służba, biznes, rodzina. I kolejność nie ma tutaj znaczenia. Wszystko jest mega ważne. Więc jakby nie chcę z żadnej z tych części rezygnować. Tyle, że po to teraz na przykład jestem w różnych miejscach na świecie, dlatego żeby tam budować sobie przyczółki, po to, żeby tam kiedyś ludzie robili określone rzeczy. Moja aktywność zmieni się z czasem, ponieważ zmieni się w tym kierunku. Ja zawsze chciało mi się pisać książki, tam dwie popełniłem,
Natomiast planuję więcej tego zrobić. Właśnie też biznesowe, nie tylko takie życiowe. Więc mam swój pomysł. Jakbyś się mnie spytał, to nawet wiem, jak będę wyglądał, jakich perfum będę używał, jak będę chodził ubrany. Więc rzeczywiście wiem, jak to ma być za 5 lat. Wiesz, w jaki sposób rozśmieszyć Pana Boga, nie? Opowiedzieć mu o swoich planach. Wiesz co? Tak. Cytat po hebrajsku, jeden w Grece, czyli ze Starego Testamentu i z Nowego. Właśnie ten jeden dotyczy, kto stawia kropki. Człowiek planuje, ale Pan Bóg stawia kropki i tyle. No ale zobacz, ale gdybyś nie planował, no to byś nie wiedział, w którym kierunku iść. To tak jak ta Alicja w Krainie Czarów, nie? Gdzie iść? No nie wiem, no to idź obojętnie gdzie, to i tak dojdziesz. No to trochę nie o to chodzi. No, dokładnie, tylko wiesz, jak tak sobie idziesz, gdzie cię życie poniesie, no to sobie jakoś żyjesz, a jak już sobie wybierzesz kierunek i nagle się odkryjesz, jestem w połowie złej drogi, nie? To teraz musisz tą połowę złej drogi wracać z powrotem i to już nie jest fajne, kiedy właśnie jesteśmy młodzi, to tak fajnie nam się wydaje, że to życie jest... Możemy iść wszędzie, nie? A potem sobie zdajemy sprawę, że jak już wybraliśmy jakąś karierę, to być może jesteśmy w takim momencie już bez powrotu, że już musimy kontynuować tą drogę i jak źle wybraliśmy, no to jest wtedy kiepsko, nie? Wiesz co, zawsze można zawrócić. Ja trochę nie zgadzam się z takimi teoriami, że nie można zawrócić. Zawsze możesz zawrócić, jak wiesz, dlaczego to robisz, w którym kierunku chcesz zawrócić. Ja rozumiem sytuacje, gdzie czasami, wiesz, kredyty, trudne sytuacje życiowe ciebie trzymają. No ale, wiesz, między impulsem a decyzją jest zawsze wolna przestrzeń. To jest właśnie czas na decyzję i to jest ta przestrzeń, w której ty masz wolną wolę, podejmujesz jakąś decyzję. I też nie uważam, że chodzi się złymi drogami. Wiesz, bo nieraz ludzie do mnie mówią, no ty to miałeś przekichane tam jako dziecko i tak dalej. Ja mówię, stary, nie miałem przekichane. Dzięki temu, co przeżyłem, jestem tym, kim jestem. Tylko wiesz, to jest kwestia tego, jak my na to patrzymy. No bo jak będziesz patrzył, że zrobiłeś ileś błędów i tak dalej, to przecież sobie robisz kocioł w głowie. Pytanie, czy dzięki temu, bo to wiesz, to jest często, no nie wiem, zadasz pytanie nawet jakiemuś rodzeństwu, czemu pijesz, albo mój tata pił, a drugiemu, czemu nie pijesz, no bo mój tata pił, to prawda, no to wiesz, te same doświadczenia potrafią nas nauczyć dwóch różnych rzeczy i teraz pytanie, czy to rzeczywiście środowisko nas kształtuje i gdzieś dzięki temu, co nas spotkało, jesteśmy jacy jesteśmy, czy po prostu jesteśmy jacy jesteśmy, bo już po prostu tacy jesteśmy. Nie, ja uważam, wiesz, że środowisko ma gigantyczny wpływ, szczególnie w tym wieku do 6 lat, wiesz. My wtedy mamy największą dynamikę, jeżeli chodzi o rozwój wszystkich tych połączeń synaptycznych, neuronalnych w naszej głowie. Wtedy się robi ogień. Tak naprawdę do 12 roku życia wtedy już się zaczyna darwinizm, tak zwany neuronalny, czyli wycinka. I co ci zostaje w głowie? Wtedy ci zostają te połączenia, które są karmione. A karmione są te, które dostają bodźce. To one przetrwają. I teraz jeżeli dzieciaki są w trudnych sytuacjach i są bodźcowane trudnymi sytuacjami, to właśnie taki sposób bycia się gdzieś tam w nich koduje. I one oczywiście później jako dorosłe osoby próbują to zmienić, ale bardzo często ta przeszłość mocno ich kopie. Słuchaj, ja w wieku 18 lat, jak byłem w samochodówce, nie chciałem mieć samochodu. Ja musiałem zdać na prawo jazdy. Nie dlatego, że miałem samochód, tylko dlatego, że byłem w technikum samochodowym i bym nie zdał do następnej klasy. I tylko dlatego, że szedłem na prawko. Natomiast w mojej głowie było przekonanie, do czego mi samochód, do czego mi prawka, jak ja nigdy nie będę miał samochodu. Zobacz, miałem 18 lat i z dzieciństwa, dlatego, że w mojej rodzinie nikt nie miał samochodu. Takie przeświadczenie mi waliło po głowie. Więc zdecydowanie to ma... Natomiast jeżeli w sposób świadomy zaczniesz pracować nad swoją głową, zaczniesz, jak ja to mówię, budować odpowiednie autostrady neuronalne, takie, które będą szybsze niż te, które sprezentowało ci życie, no to wtedy ty wybierasz kierunek.
Dokładnie i chyba tego każdemu tutaj życzymy, kto słucha tych naszych słów. Andrzeju, wielkie, wielkie dzięki za rozmowę i nie pozostaje mi tutaj nic, tylko życzyć tych szybkich autostrad, a przede wszystkim wolności i sukcesów w tej kolejności, bo to jest jednak bardzo przydatne na tych wszystkich trzech płaszczyznach, które tutaj starasz się dbać w swoim życiu. No i mam nadzieję, że jak już te wszystkie epidemie miną i wróci rok szkolny, to się gdzieś tam spotkamy gdzieś i jakieś piwo po zajęciach gdzieś zrobimy i sobie wtedy opowiemy. Już poza tłumem będziemy sobie dyskutować o życiu, leadershipie, sprawach rozwoju, zmianach i tak dalej, i tak dalej. No. To co? Wszystkiego dobrego! Trzymaj się! Pa, pa, hej! Wszystkiego dobrego! Trzymaj się, Kamil. Dzięki, hej!